Już praktycznie 3 lata temu w Polimatach Plus obiecałem, że wrócimy do tematu nazw zwierząt. Słowa dotrzymuję. Właśnie z panem Tomaszem skończyliśmy połów i niestety okazało się, że w tych sieciach znalazł się wyłącznie, a może aż jeden węgorz. Jest to zwierzę etymologicznie niezwykle ciekawe, bowiem bierze się od praindoeuropejskiego słowa oznaczającego nie tyle samego węża, a każde żyjątko, które się po prostu wije. I co ciekawe, nasi pradziadowie, gdy na przykład tutaj na Kaszubach łowili ryby, to nie uważali tych węgorzy za ryby, a twierdzili, że to są gady, czasami płazy morskie. Natomiast inne ciekawe nazwy zwierząt jeszcze przed nami. W związku z tym ja schodzę na dalszy plan, a oddaję pole do popisu naszym zwierzęcym bohaterom. Wielu ludziom gady kojarzą się niezbyt przyjemnie, szczególnie te wijące się niczym węgorz, który jednak, pamiętajmy, jest rybą. Gadem dawniej nazywano coś wstrętnego, coś, co przebywa w obrzydliwych miejscach. I najczęściej tak mówiono o groźnym wężu, ale na przykład też o denerwujących owadach. I dzisiaj już raczej nikt nie powie gad o komarze, bo z czasem to słowo zarezerwowaliśmy tylko dla określenia stworzeń z gromady Reptilia, stąd też reptilianie, czyli ludzie gady, którzy, jak powszechnie wiadomo, trzęsą światem. W porównaniu do wielkich węży, jeż wygląda dość łagodnie. No popatrzcie na to maleństwo, przecież jest zupełnie niewinne. Błąd. Etymologiczny jeż to prawdziwy mocarz, a jego nazwę wywodzimy z praindoeuropejskiego rdzenia oznaczającego węża albo żmiję. I według najpopularniejszej teorii, nasz jeż to dosłownie ten, który pożera żmije. I nie ma w tym przesady, bo jeże polują i z chęcią wcinają różne węże. Nie bawią się w tańcu, jak pokazuje ten film. Inna, mniej krwawa teoria mówi, że chodzi o podobieństwo kolców jeża do małych wężyków, ale ja trzymam się wersji wokół obiadów z węża. Skoro jesteśmy już przy wątku kulinarnym, warto wspomnieć o żółwiach. Dawniej ich mięso uważano za absolutnie pierwszorzędne i szlachetne, a najznakomitsze uczty na europejskich dworach nie mogły obejść się bez potrawki z tego przyjemnego zwierzątka. Jednak w starej Polsce żółwiami określano także ślimaki i niektóre ropuchy, a przy tym samo słowo żółw jest bardzo podobne w brzmieniu do słowa żółty. Nie ma w tym przypadku, bo najprawdopodobniej chodzi o ten sam rdzeń z języka praindoeuropejskiego. Dawne słowo żółty odnosiło się do wielu odcieni zarówno żółtego, ale też zielonego. I dopiero z czasem zielony i żółty poszły w różnych kierunkach. I możliwe, że ktoś powiązał żółto-zielone odcienie z tym właśnie powolnym zwierzaczkiem. Faktycznie wiele gatunków ma takich barw pod dostatkiem. U podstaw nazwy tego wielobarwnego żyjątka możemy doszukać się związków z, uwaga, królem dżungli. Za greckim śladem kameleon to dosłownie lew, leon, na ziemi kamaj. Skąd to zestawienie? Wynika najprawdopodobniej z kształtu głowy, która komuś przypomniała lwią grzywę. Sam kameleon niestety nie potrafi zmienić koloru do każdego typu otoczenia, w którym się znajduje, tak jak to widzimy na tym filmie, bo jest jedynie w stanie przywdziewać ograniczoną liczbę barw w zależności od gatunku czy też od środowiska, z którego pochodzi. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal ma w sobie coś dostojnego z prawdziwego króla dżungli. Nazwa bazyliszka powinna nam się kojarzyć z mitycznym stworzeniem, którego spojrzenie lub oddech prowadziło do śmierci. I być może dlatego w języku potocznym bazyl to osoba wyjątkowo szpetna. Chętnie się z jej siostrą. Co? Z Dominiką? Chyba was pogięło. Nie mogę się ożenić z takim bazylem. Jednak bazyliszek to przede wszystkim jaszczurka żyjąca głównie w Ameryce. Samo słowo związane jest z greckim basiliskos, co dosłownie oznacza mały król. Pewne podobieństwo do szlachetnego monarchy odnajdziemy za sprawą charakterystycznej głowy bazyliszka, która wygląda trochę tak, jakby była przyozdobiona diademem. To stworzenie jest czasami nazywane także jaszczurką Jezusa. Nie dlatego, że zamienia wodę w wino, ale umie poruszać się po powierzchni różnych cieczy i w ten sposób biega z tak ogromną prędkością jak nastolatek, który usłyszał, że rodziców jego dziewczyny nie ma w domu.
Zostajemy w pobliżu wody, aby zerknąć na krokodyla. Tutaj, zestawiając greckie kroke i drilos, dostajemy dosłownie kamiennego robaka albo robaka na kamieniach. Prawdopodobnie więc chodzi o zwyczaj tego zwierzęcia, które gdy wyleguje się na brzegu jakiejś rzeki, to wyglądem przypomina kupę kamieni. A w dawnej polszczyźnie, na przykład u Mikołaja Reja, mogliśmy się także spotkać z formą kokodryl. Ale to nie jedyny groźny zwierzak w naszym zestawieniu. Ludzie od zawsze bali się wilków, dlatego samo słowo powstało na bazie praindoeuropejskiego szarpać, rwać. A wilk to dosłownie ten, który rozszarpuje. I już od dawna nie garnęliśmy się za bardzo do spotkań w cztery oczy z wilkami i świadczą o tym inne ślady w języku, które pozostały do dzisiaj, takie jak o wilku mowa albo nie wywołuj wilka z lasu. Wilk na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Więc milknę w temacie wilków. W polskim lesie możemy spotkać także rysia, który od zawsze kojarzył się ludziom z ostrym i czujnym wzrokiem. Dawniej wierzono nawet, że rysie potrafią widzieć swoimi świecącymi oczami, na przykład przez mury. I nazwa tego kociaka wywodzi się od praindoeuropejskiego określenia oznaczającego jasny, świecący lub od słowa, które tłumaczymy jako patrzeć. I nie ma wątpliwości, że w obu przypadkach chodzi o jego hipnotyczne oczy. Prawdopodobnie dawniej mówiliśmy o tym kotku per łyś, a z czasem możliwe, że przez nawiązanie do przymiotnika rudy albo ryży od koloru jego futra przeszło to w formę ryś. To zwierzątko dawniej nazywano, uwaga, wielbłądorysiem. Dlaczego? Bo wyobrażano sobie je jako połączenie szyi i nóg od wielbłąda i centek od rysia. Tę wdzięczną nazwę zastąpiono żyrafą, która bierze się prawdopodobnie od arabskiego zarafa, co miało oznaczać szybkonogą albo zgrabną. Żyrafa, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zjada liści wyłącznie z wysokich drzew, a poradzi sobie także z jedzeniem trawy rosnącej dość nisko. W tym celu przyjmie pozycję charakterystyczną dla Cristiano Ronaldo przed wykonaniem rzutu wolnego i zje tyle, ile będzie chciała. Kiedyś wydawało się, że łasica bierze się od łaszenia i faktycznie dawniej łasice hodowano dla uciechy właściciela i ochrony gospodarstwa przed gryzoniami. I pewnie dlatego łasice kojarzono ze zwierzęciem, które, jak pisał Aleksander Brückner, łatwo ugłaskać się dawało. Dziś raczej przeważa teza, że nazwa łasica wywodzi się od prasłowiańskiego wyrazu oznaczającego nieco wypłowiały kolor brązowy lub rudy, a to wyraźne nawiązanie do odcienia futra tego zwierzaczka. A co z praniem ma wspólnego Szop Pracz? On w wielu okolicznościach zwyczajnie lubi dbać o swoją higienę za pomocą wody. Ale pójdzie o krok dalej i nawet wypłucze swoje jedzenie i tym samym zwinnymi łapkami sprawdzi jego przydatność do spożycia. Pranie jest już więc całkiem jasne, więc skąd Szop? Może chodzić o związek z niemieckim Schuppen, czyli pozbywać się łusek, na przykład z jedzenia, a inny trop prowadzi do niemieckiego słowa Schopf, które oznacza czuprynę. I to być może dzięki niej koty, jak zahipnotyzowane, wpatrują się w swojego kolegę. Ogólne określenie na rogate zwierzęta domowe lub na grupę nieokrzesanych ludzi ma wyjątkowo złożoną historię. W dawnym języku polskim słowo to oznaczało po prostu byt, stan, siedzibę, wszystko co jest. Dlatego wyraz było tak podobnie brzmi do słowa bydło. Dawne bydło to także określenie na mieszkanie, a czasownik bydlić oznaczał mieszkać lub przebywać. Bydliciel natomiast to dawny obywatel, ale jednak nie pomylmy go z bydlakiem. Dopiero z czasem od wszelkiego stworzenia zawęziliśmy znaczenie słowa bydło do krów, wołów i cielaków, a tutaj przy okazji zagadka, jak w zoologii nazywa się mąż krowy, który ją zapładnia. I nie chodzi o potoczne określenie byk, jeśli wiesz, to zatrzymaj film, kliknij łapkę w górę i wpisz prawidłową odpowiedź w komentarzu. A co z powietrznymi żyjątkami? Na przykład niepozorna ćma, czyli nocny motyl, ma etymologię barwną jak miłosne życie Kasanowy. W dawnej Polsce słowem ćma określaliśmy ogólną ciemność. Stwierdzenie zaległa ćma nasz pradziadek zrozumiałby jako zapadł zmrok. A ślady tego mamy w języku polskim do dzisiaj. Po ciemku albo zaćmienie słońca to nawiązania do tej samej ćmy. A dawna ćma także oznaczała ogromną liczbę, czasami równoznaczną
równoznaczną z 10 000. Na kartach potopu wyczytamy, nie ubiegli jeszcze 1000 kroków, gdy wycie rozległo się nagle przed nimi i szara ćma tatarska wysunęła się od rzeki. Tatarów było więc po prostu całe mnóstwo, a niekoniecznie dysponowali gigantyczną ćmą wytrenowaną do walki. Dopiero z czasem określenie zagarnął dla siebie motyl aktywny w nocy. Każde polskie dziecko wie, że odpowiedź na pytanie, jaki znak twój brzmi, orzeł biały. I nazwa tego ważnego dla Polaków ptaka nakazuje skierować się w stronę praindoeuropejskiego or, tłumaczonego różnie, ale najczęściej jako rozpęd, szybkość albo po prostu wielki ptak. I podobne pochodzenie ma wyraz ornitologia, czyli nauka o wszystkich ptakach. A teraz czas rozwikłać prawdziwą zagadkę, dlaczego na czerwonaki chilijskie mówimy flamingi. Wszystko stanie się jasne, gdy przyjrzymy się nieco ich ubarwieniu, zauważymy takie różowe albo czerwone, no możemy powiedzieć płomienie, stąd podobieństwo do łacińskiego flameus, czyli płomienisty. Intensywność tego płomienia będzie zależała przede wszystkim od pokarmu. Jeśli flaming je dużo skorupiaków zawierających beta-karoten, to będzie bardziej czerwony, jeśli mniej, to bardziej różowy. Stąd mamy już bardzo blisko do angielskiego flame, czyli płomień, tak samo hiszpańskie flamen, oznaczające czerwonaka, ale także taniec, który możemy dosłownie tłumaczyć jako taniec ognisty, płomienisty. Trudno się z tym nie zgodzić, a wszystkie te określenia krążą wokół jednego, czyli wokół ognia. Zostajemy w powietrzu, a etymologia słowa sęp nie jest pewna. Prawdopodobnie to smutnawy charakter tego ptaka dał nam słowo posępny, czyli zdradzający smutek swoim zachowaniem. Dawniej słowo posępny oznaczało także pochmurny, dlatego nikt nie zabroniłby nam powiedzieć posępny sęp na posępnym niebie. A dzisiaj mamy też dobrze znany czasownik sępić, czyli wyłudzać coś, ale też żałować komuś czegoś, a na tym nagraniu widzimy, że sępy wzajemnie sępią sobie jedzenie, może być to więc całkiem słuszny trop. Z posępnego nieba czasami pada duży deszcz, a zwykle po deszczu na powierzchnię wychodzą dżownice, czy jak kto woli, dżdżownice. To zachowanie ma odzwierciedlenie w nazwie, bowiem deszcz to dawniej deszcz i od tego słowa pochodzi określenie tych pierścienic. Z czasem zamiast deszcz zaczęliśmy mówić deszcz, ale słowo dżdżownica pozostało, która tym samym zamyka nasze zestawienie i żegna się z wami w pięknym, tanecznym stylu. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Subskrybuj Polimaty i otrzymuj informacje o najnowszych odcinkach. Sprawdź również inne materiały.